Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić w bardzo prosty sposób taką pyszną przystawkę, która będzie składała się z krewetek, z pasty, awokado i zielonego ogórka. Bardzo proste, bardzo smaczne, no i niekoniecznie drogo. Jeśli dobrze poszukamy, możemy kupić naprawdę wszystko w przystępnej cenie. Krewetki, zobaczcie, mam już oczyszczone. To były kupione, mrożone. Odmarzły i po prostu robię. Do tego dwa awokado, papryczka chili, cebula, dwa pomidory, trochę soku z cytryny. I to wszystko, co nam będzie potrzebne do tej naprawdę wspaniałej potrawy. Zaczniemy od przygotowania pasty z awokado. Awokado najlepiej wydrąża się łyżką stołową. Po prostu kroję, żeby mi było łatwiej widelcem to rozdrobnić. Teraz wycisnę sok z jednej cytryny. Cytryna jest niewielka. Jeżeli lubimy, możemy dać sok z limonki. Następnie widelcem rozgniatam. Myślę, że tak w zupełności wystarczy. Nie musi to być, wiecie, jednolita taka masa. Może być tak delikatnie zróżnicowane. Może być kilka grubszych kawałków w środku, bo to daje fajną strukturę i naprawdę fajny smak. Bo gdybym chciał, żeby to było, wiecie, tak jak to bardzo często w sklepach można kupić, jednolitą taką, wiecie, masę jak pasta do zębów, To nie tutaj. Tu się wszystko robi ręcznie i widelcem i konsystencja musi być taka różnorodna. Teraz do tego wkroję pomidora. Pomidora, ale bez środków. Sam miąższ. Nie dodajemy pestek z wodą, bo nam się to wszystko rozpłynie. Pomidory również są już pokrojone, więc dodajemy je do naszego awokado. Teraz jedna czerwona lub zielona papryczka chili. Bez pestek. Pestek nie dodajemy. To nie są zbyt mocne papryczki chili, więc jedną taką można śmiało dodać. Dla pikanterii, dla pysznego smaku. Następnie wkroję ząbek czosnku. Jak widzicie, nie blenduję dzisiaj, nie ścieram. To wszystko musi być takie, wiecie, rustykalne. Nie może być równiutko, nie może być drobno. To musimy czuć te smaki, te chrupnięcia. Wtedy naprawdę to smakuje o wiele lepiej. I jedną niewielką czerwoną cebulkę, którą również kroję w kostkę.
do pasty dodaję trochę natki pietruszki, nie kolendry, bo my Polacy kolendry nie lubimy. A taką pastę, owszem. Wleję trochę oleju, nie oliwy. Sól. I oczywiście czarny, świeżo roztarty pieprz. Dokładnie wyrabiam. Zajmiemy się samymi krewetkami, bo musimy je usmażyć na patelni bardzo krótko i bardzo intensywnie. One muszą być, wiecie, z wierzchu fajnie czerwone, a delikatne w środku. Nie możemy ich przesmażyć, przeciągnąć, bo będzie to wiór, guma, a takiej gumy to ja rzuć nie lubię. Wrzucam jeden czosnek, jeden ząbek czosnku, tylko jego przekroję na kilka części. Chodzi o to, żeby naaromatyzować tłuszcz na patelni. Przyprawiam solą. Pieprzem. Pieprzu nie dodajemy za dużo. I płatkami chili. Krewetki podsmażamy chwilę z jednej, chwilę z drugiej strony. Chodzi o to, żeby one były pięknie czerwone. Odwracamy po kolei widelcem. To są oczywiście krewetki tygrysie. Wymasuję dobrze jedną cytrynę, bo jak się cytryny nie wymasuje, soków ona nie puści. I za chwileczkę będziemy dodawać. I teraz tak, dodaję troszkę białego wina, niedużo, żeby ich w winie nie utopić. Chodzi o to, żeby wino, alkohol raz, dwa się zredukowały i został sam wspaniały aromat na patelni. Bo my nie robimy sosu dzisiaj. I teraz dodaję trochę soku z cytryny. Pamiętajmy, że krewetek długo trzymać nie możemy, bo je przeciągniemy. I teraz tak, ogórki kroję w takie plastry, dość grube. I na każdym ogórku kładę teraz pastę z awokado. Krewetki jeszcze minuta i będą gotowe. Wino, które dodałem do krewetek, już odparowało. Jego już na patelni nie ma. Zostały same krewetki i teraz możemy to wyłączyć i podawać. Przesypuję teraz do miseczki. Zobaczcie, jak one pięknie i smakowicie wyglądają. O, jak pachną. Następnie każdą krewetkę układamy na ogórku, ogonkiem do góry. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. A jak smakuje, to nie muszę wam chyba mówić. Po prostu rewelacja.
Po prostu to jest rewelacyjne. Kolejną taką imprezową propozycją będzie buła. O, mam tutaj takie bagietki, jak widzicie. One są tylko parzone i delikatnie podpiekane. I takich musimy szukać. Po prostu są zapakowane. Co to będzie? Ano to będzie taka buła. Będzie nadziana szynką, serem, trochę jalapeno, świeżej papryki. To wszystko obwiniemy, oplątamy w boczek takich w plasterkach. I zapieczemy w piekarniku. Szybko, tanio i bezapelacyjnie numer jeden na imprezowym stole. A więc zaczynamy od przygotowania szynki. Musimy sobie pokroić trochę plasterków. Plasterków nie będziemy robili szerokich, dlatego szynę kroję w ten sposób. Uwaga na sznurki, jak się gdzieś trafią, bo później w zęby wchodzą. Z autopsji to znam. No, jeszcze się jeden tu zaplątał, widzicie? Szynka pokrojona, ser mam starty, mam tutaj goldę i mam tutaj cheddar. A więc teraz tak, aha, jeszcze pokroję paprykę. Zrobię tutaj miejsce koło sera, nie będę brudził następnych 1000 talerzyków. No i co? Zaczynamy robotę. Składamy te bułki. Musimy je przekroić oczywiście. Starajmy się to zrobić w miarę równo. Chociaż nie zawsze to się udaje. Gdzie zawsze nóż schodzi na boki. I tak. Dodaję ketchup. Z góry i z dołu smaruję. No jest jakiś tam ketchup pikantny. Teraz trochę sera. Następnie plastry szynki. Teraz ponownie sypię z serem, tym razem cheddarem. Teraz papryczki jalapeno. I ponownie żółtego sera. To musi być na bogato. I zamykamy, przytrzymując z jednej strony ręką. Odstawiam na razie na blachę. I kolejna. Następnie nasze buły musimy zawinąć w boczek. Boczek, który jest pocięty w plastery. Musimy go sobie ułożyć ładnie na desce. Układamy naszą bułę. To jest boczek wędzony w plastrach surowych. Tak zawiniętą bułę kładę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I biorę się za kolejną. Bułki zawinięte i przygotowane, żeby je włożyć teraz do piekarnika nagrzanego do 175 stopni na
jakieś 50 minut, a więc spotykamy się za chwilę. A wygląda to już nieziemsko apetycznie. No i moje bułki są już gotowe, więc spróbujmy. Ale najpierw ja to wyłożę na deskę. O tak. Po wyjęciu możemy odstawić na kilka minut, żeby one delikatnie przestygły, żeby to wszystko, co tam w środku się buzuje, ustało. Wtedy będzie nam się to o wiele lepiej kroiło, ale ja na to czasu nie mam, więc kroję od razu. Wygląda obłędnie. A smakuje obłędnie. Wow. Brakuje mi określeń, żeby wyrazić, jak to smakuje. Naprawdę jest to przepyszne. Takie proste, a taka rewelacyjna przekąska na wszelkiego rodzaju imprezy. Wow. Wygląd mówi sam za siebie, a smak po prostu powala. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Cool.